Metal czy drewno? Zależy, czy werbel, czy bębny. Albo wiesz, czy meble na przykład. Czy meble, no to... Co lubisz? Co bardziej wybierasz? Werble, metal. Bębny to drewno, ale też jakby wchodzisz, no, widziałem już bębny metalowe. No tak, tak. Więc, no nie, bębny, nie akryl, nie metal, drewno. Okej. Okay. Na trzeźwo czy po spożyciu? Na trzeźwo raczej. Raczej. Zależy od festiwalu. Lakier czy okleina? Oj, okleina. Wiele więcej możliwości wykończeń. Ja kocham stare bębny, które mają piękne wykończenia, jakby te smugi zacierające się na przykład w teach dropie z lat 60. przełom 70. No nie zastąpisz tego lakierem, nie ma opcji. Z metronomem czy bez? Bez różnicy. Grube czy cienkie? Grupusy, cienkie, pałki. W zależności od gatunku, który chce grać, co jak chce, żeby zabrzmiał zestaw. Powlekane czy przeźroczyste? Powlekane. Tak, więcej ciepła, przede wszystkim mniej ataku, takiego klaskania. Okrągłe brzmienie. Pojedyncza czy podwójna? Pojedyncza. Pojedyncza. Ucho czy drum fill? Ucho. Ponieważ lubię mieć kontrolę nad brzmieniem, a ucho sprawia, że mam... To jest najwyższy stopień tej kontroli. Także gdybym słyszała, że nie wiem, coś mi się zaczął rozstrajać, albo nagle pod wpływem na przykład wilgotności powietrza, jak się gra koncert na zewnątrz, sprężyny opadły, no cokolwiek by się wydarzyło, to jednak grając na uchu jestem w stanie szybko zareagować. W butach czy na boso? Bez różnicy. O! Czy w martensach, czy w klapkach, whatever. Nisko czy wysoko? I tak, i tak. Aha, nie ma tu dobrej odpowiedzi. Skrajnie. Ale co, zmieniasz sobie ustawienie? Ja dzisiaj zmieniałam strój, tak, werbla w trakcie. Czasami wystarczy przekręcić 3 śruby i można mieć o wiele niższy werbel. Po prostu lubisz wyzwania. Tak, zdecydowanie. Bardzo Ci dziękuję.